wątpliwości do takiej, do takich struktur. Ja uważam, że zdjęcia są lepsze od filmów, bo są nieruchome i nie mają dźwięku. I fotografowanie zamiast robienia filmów jest dobrym zaniechaniem. Ponowne ożywianie fotografii, której uroda polega na nieruchomości, jest, wydaje mi się, marnowaniem czegoś. Trudno zrobić dobry film ze zdjęć. Jednak niektórym się udało. Mi się wydaje, że to jest dosyć zawężony krąg twórców używających takich technik. Trudno powiedzieć, czy tego będzie więcej, czy mniej. Wydaje mi się, że każdy ma na koncie jakiś taki, każdy artysta, który posługuje się wideo, ma na koncie jakiś film, w którym pokazuje nieruchome obrazy. Każdemu to się zdarza. Jest to dosyć wyspecjalizowana dziedzina. Zadanie dla uczestników, ale myślę, że część z nich dosyć dobrze sobie z tym zadaniem poradziła, czego mam nadzieję efekty będziecie może mogli zobaczyć podczas prezentacji. Wydaje mi się, że w ogóle prace, które znalazły się w tej pierwszej trójce, pokazują właśnie różne sposoby interpretacji tego tematu technicznego, nazwijmy to w ten sposób. I tutaj praca, której praca Mateusza Sadowskiego jest właśnie tak naprawdę taką klasyczną animacją składającą się z szeregu takich poklatkowych fotografii. Także ona bardziej przeważa z kolei w stronę filmu, tak? Ale mamy też na trzecim miejscu pracę, która polega właśnie na udźwiękowieniu odpowiednim tekstem cyklu fotografii i nadaniu im pewnego rodzaju narracji. Można tutaj mówić o pewnym sposobie na pokazywanie tych zdjęć. I wydaje mi się, że w tym przypadku akurat udało się to całkiem nieźle wytworzyć tę historię, którą na podstawie zdjęć osoba oglądająca mogłaby mieć tylko gdzieś z tyłu głowy, a tak zostaje ona w pewien sposób dopowiedziana. Z kolei pierwsze miejsce to już jest ciekawy temat. Miasto ilustrowane zdjęciami, ale poddane takim zabiegom formalnym, tak jak ja to odbieram, żeby pokazać charakter samego miasta. I stąd też wybór pierwszego miejsca. Wydaje nam się, że akurat w tym przypadku właśnie forma ekspresji wybrana przez artystę świetnie ilustruje sam temat przez niego wybrany, a właśnie tego typu jakby zabiegów szukaliśmy, czyli krótko mówiąc takiej pełnej świadomości artystycznej i umiejętności dobrania odpowiednich środków wyrazu do jakiegoś celu, o którym chce się opowiadać. Fanem takiego pojęcia moving images, czyli jak gdyby traktowania i fotografii, i wideo, i wszelkich zapisów, gdzie obraz podlega jakby ruchowi, ale niekoniecznie to jest właśnie uruchamiana fotografia, tylko obraz wideo, ale oczywiście wtedy jest obawa, że wpadnie to w drugą stronę, czyli takiego festiwalu wideo, gdzie będą filmy wideo i właściwie odklei się to od fotografii jako takiej, więc ta hybryda jest niby kompromisem, ale problematycznym. Myślę, że konkurs foto.mov jest ciekawym eksperymentem, natomiast rzeczywiście to jest pierwsza edycja, która jest takim jeszcze bardziej eksperymentalna, jest rozbiegówką, więc trudno powiedzieć i przewidzieć, w jaką stronę mógłby on pójść.